Okej, dzisiaj będzie filmik o aparatach fotograficznych. Dostałem takie dwa aparaciki pracy. Pierwszy to jest Olympus, dokładnie model U820. Niestety nie mam do niego baterii, żeby go sprawdzić. Także na razie z nim nic nie będę robił. Podejrzewam, że będzie prawdopodobnie matryca walnięta też. Drugi jest to Panasonic DMC TZ3. Japońska solidna robota. Czytałem opinię o nim, że jak wyszedł, to jak na tamte czasy to był spoko aparacik. Niestety teraz wam nie pokażę, bo już go rozbierałem. Ale uszkodzona jest matryca CCD. I po wymianie takiej matrycy ten aparat będzie chodził jak nówka. Niestety zakup minimum 100 zł. Chyba że gdzieś się jakiś uszkodzony ze sprawną i przełożyć, ale ciężko jest trafić w takie coś. Efekt wiąże się z tym, że po włączeniu go wszystko działało. Menu, LCD, wszystkie funkcje, przyciski działały. Natomiast obraz, który przechodził przez soczewkę i wpadał tam na tą matrycę, był cały na różowo i był taki zniekształcony. To był ten objaw. Tego teraz go rozbierzemy i pokażę wam, jak wygląda ta matryca CCD. Jak jest ona uszkodzona? Generalnie ją się dałoby naprawić, tylko nie znam sposobu na polutowanie takich cienkich tych trucików. Bo generalnie powiem wam, że od tej matrycy do płytki lecą takie cieniutkie druciki, i tam były chyba trzy oderwane od pola, i dlatego źle działała. A wiązało się to z tym, że aparat prawdopodobnie wręcz daje 99,9% upadł. Upadł i dlatego się tam te kabelki od tej matrycy oderwały. Upadek musiał być dosyć mocny. Znaczy mocny, no to te kabelki, one są tak cienkie, że jak ich się dotknie, to automatycznie odrywają się od matrycy. No i też, żeby się tam dostać do tej matrycy, to nie jest tak łatwo. Dobra, tu były trzy śrubki, tu dwie. Tutaj po boku jest jedna. Generalnie rozkręcanie aparatów nie jest takie trudne. Ostatnio naprawiałem aparat, który sam zepsułem. Przypadkowo całkiem. Wyłączyłem go tak, wyjąłem baterię, jak był wysunięty obiektyw. Dobra, to sobie damy tutaj. Zaraz wam pokażę zresztą. Ten właśnie. Co to jest też Olympus SP320. Miał wysunięty obiektyw i po prostu nadepnąłem tak, że się złożył do, tak jak jest teraz, do zera. No i niestety po włączeniu nie reagował, nie wysuwał. No i co zrobiłem? Rozkręciłem go, wyjąłem cały obiektyw. Tam był taki pierścień.
który jak pokręciłem, to ręcznie wysunąłem obiektyw. Wysunąłem do samego końca, włożyłem obiektyw, skręciłem wszystko, włożyłem baterię, aparat się włączył, coś tam po schował go, wysunął, schował, pomieszał, 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 włączył się. Po ponownym włączeniu działa już bez problemu. Ale to jest taki, tutaj ma uszkodzoną gniazdo na kartę SD. Mogłem jakoś to przerobić może, żeby wkładać albo gdzieś na zewnątrz, albo kupić taki ten nowy skądś i wbudować nowy. Poza tym działa spoko. Dużo opcji ma, strasznie dużo opcji do ustawiania różnych tam trybów zdjęć. No, tak to wygląda. Jeszcze gdzieś mam jeden aparat, bo generalnie ten aparat wziąłem z kamerką JVC HMZ300, która miała uszkodzoną taśmę. Po wymianie kamera działała i działa do tej pory, bo ją mam bez problemu. A za taśmę zapłaciłem chyba 30 parę złotych na Allegro. I jeszcze wziąłem od gościa w garażu, gdzieś mi wyciągał za 20 zł właśnie z tą kamerą JVC aparat, ten co przed chwilą wam pokazywałem. Jeszcze drugi aparat, ten też bardzo fajnie działa. Zaraz wam go pokażę. Wszystko za 20 zł kupiłem. Kamerkę i dwa aparaty. I wszystko naprawiłem. No i w tamtym aparacie była uszkodzona klapka od baterii, że jak się ją zamykało, to jest taki przycisk, który daje znać aparatowi, że klapka jest zamknięta. Wtedy działa normalnie. Jak się jej nie wciśnie, to tak jakby baterii nie było. I ten aparacik, powiem wam, że całkiem fajne foty trzaska. Zaraz wam go pokażę. To jest ten aparat. I to jest Fuji Finepix S1000. Tutaj jeszcze też klapka. Śrubka taką. No, często w aparatach jest właśnie taki motyw, że spękają zatrzaski od klapek i nie trzymają baterii. I trzeba kombinować. Ja sobie wykombinowałem na razie na śrubkę. Także tutaj już baterie nie wypadną. Ale aparat, powiem wam, dla amatora całkiem spoko. 12 razy zoom optyczny. No i wygląda tutaj tak bardziej już profesjonalnie ten przód. Chociaż nigdy nie miałem profesjonalnego. 10 megapikseli. Spoko aparacik. Działa, robiłem nim zdjęcia. W 100% działa. Zarąbisty. Także za dwie dychy opłacało się. Tych aparatów w domu trochę mam, bo raz, dwa, trzy, cztery. Konica Minolta Z6. To jest moja taka, którą kiedyś kupiłem sobie. Do sprzedania mam zresztą. Też w miarę spoko. Ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć aparatów. No i szósta kamerka JVC. Dobra, tutaj co? Już to wykręciłem wszystko. Zobaczymy, czy nie ma żadnych śrubek tutaj. Nie ma. Nie ma, dobra. Także możemy go chyba już powoli. Jeszcze tu zobaczę. Nie. Tu ma. Co on tu ma? Digital i AV Out. DCI. Digital AV Out.
A to ciekawe, jaki on wypuszcza. Tylko nie mam takiego kabla. Staram się to zrobić jak najbardziej brutalnie. Jak najmniej brutalnie. Okej. Okay. Praktycznie otworzenie tego baru to jest pryszcz, bo żadnych taśm, jedynie złącze, które to możemy sobie odczepić, które automatycznie wchodzi w tą tutaj podstawkę. Także tutaj to jest najmniejszy pikuś. Chociaż zaraz poczekajcie, coś chcę sprawdzić. Tak, najlepiej jest to tak zrobić. Czyli składamy go w ten sposób i dociskamy. No i co? Jesteśmy już przy samej matrycy CCD, która się trzyma na trzech śrubkach i na zatrzasku tym tutaj. Odkręcimy ją. Ogólnie chcę ją wykręcić i pokazać Wam ją pod mikroskopem. Powiecie mi, czy to w ogóle da się naprawić takie coś. To nie wiem, to jaki grot musiałby być. To chyba igłą musiałbym jakoś lutować takie rzeczy. Dobra. I ten element, który teraz wyciągnąłem, kosztuje 100 zł. Nowy. Bo właśnie to dupło. Matryca CCD. Widzicie? Coś takiego. Zaraz zobaczycie to dokładnie pod mikroskopem. Jakie tam idą durciki. Dobra, lecimy pod mikroskop. Sobie tu przygotowałem. Powiększymy trochę obraz. Czy ja mam w ogóle? Jest. Widzicie? Są tutaj te druciki, co idą z matrycy. Aha, czyli to jest tutaj. Tutaj. Idą raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Potem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. I one są przylotowane do matrycy tutaj tak, takimi tymi. No nie, to nie jest do polutowania. To jakby ktoś polutował, to jest mistrzem. Staram się zrobić jeszcze większe zbliżenie. W tym celu obniżę trochę obiektyw. Zobaczycie to trochę lepiej. Widzicie? To jest właśnie uszkodzona ta matryca. Widać, że są walnięte druciki. Szczególnie tutaj. Ciekawe, jakby to polutować, cholera. Nie, tego się nie da polutować. Jakoś laserowo.
Nigdy nie widziałem nawet filmiku, żeby ktoś naprawiał taką matrycę. Ale gdyby połączyć te punkty jakoś jakimś drucikiem mega cienkim. Nie, no, w sumie teraz tak myślę, że to jest wykonalne. Tylko to trzeba by pod mikroskopem i godzina przynajmniej zabawy, jak nie więcej, mozolnej pracy, delikatnej, na drucikach może troszeczkę grubszych niż te. Dobra lutownica. Zresztą widać tu nawet, są na górze też jeszcze luty, które są pewnie powiązane z tymi drucikami na tej taśmie. Może by dało radę uratować tą matrycę, ale to jest hardkorowa zabawa. Więcej nic nie zrobię. Jedynie mogę polować na... jakiś uszkodzony aparat ze sprawną matrycą CCD. I to było najbardziej sensowne rozwiązanie. A tak to jest wystawione za 20 zł. Może ktoś kupi. Przyda się komuś na części. LCD jest sprawny. Ale popatrzcie, jak ta matryca jest wykonana w ogóle. Jaka to jest technologia, nie? Wszystko, kurde. Dobra, podwyższę sobie. Okej. No i tak to wygląda. Uszkodzona matryca CCD w aparacie Panasonic DMC TZ3. Wymiana na nową taką matrycę. 100 zł. Naprawa. Myślę, że możliwa, ale to już zabawa dla naprawdę prawdziwego profesjonalisty i gościa, który ma po pierwsze porządny sprzęt. Bo jeżeli mamy cienki sprzęt, to więcej zepsujemy niż naprawimy. Chyba, że są jakieś metody, o których nie wiem, jak lutować takie małe rzeczy. Ma ktoś jakieś patenty, nie wiem, na igłę rozgrzaną? Coś kiedyś takiego słyszałem, że ktoś jakoś igłą rozgrzaną coś tam robił. Takie ekstremalne małe rzeczy. No i co? I to było na tyle. Zobaczyliście sobie chociaż, jak wygląda taka matryca. Co było związane z uszkodzeniem tej matrycy. I tyle. Jak macie coś, jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się.